No hej wam wszystkim, ludziskożercy, krwiści mordercy, moi kochani, mili, jakże zjawiskowi okazali i wspaniali. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym, miejmy nadzieję, jakże urokliwym materiale serii Zagrajmy w Medium, w ten cudowny polski tytuł. Koło mi się jeszcze podświetla. No, z nim jeszcze w interakcję nie wchodziłem. Dali Bóg! Okej. Okay. All right, Richard. It's just you and me. Tropiąc cień. Hey. Hey. He really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard too. Didn't realize he was no longer there. No właśnie, Richarda już tam nie było. No nic. Dobra, nie dokończyłem się z wami witać, więc jakowoż się rzekło z tej strony, jam ci to jest Grzechu, Stradziasie, no i gramy dalej. Tu jeszcze coś jest, też tego jeszcze nie zbadałem, więc sporo przeoczył. Aha, dobra, i to pewnie nie było do końca uruchomione, tylko teraz będę musiał dać... No właśnie, widzicie. Dopiero teraz odblokuję tą studnię i w ten sposób będę w stanie napełnić agregat, czy tam jakiś generator energią. Ma to sens! Nawet powiem szczerze, ma to jakiś sens. Energię już mam. Dupo fizyczną energię zyskałem, tylko teraz jeszcze muszę rozgryźć, jak ją użyć i w którym miejscu. Ostatnio zauważyliśmy, że tu jest przejście. Jeżeli bym się skupił na tym świecie, to będę w stanie tam wejść. Ale kurde, projekt tych miejsc jest naprawdę rewelacyjny. No zobaczcie na to piętro, no. No true story. Wow. Z perspektywy konceptu, no to obrazy Beksińskiego były idealną pożywką do zrobienia jakiegoś tworu typowo horrorowego. Szczerze przyznam, dziwię się, że dopiero teraz ktoś wpadł na to, żeby wykorzystać te obrazy do wykreowania horroru. Chociaż czy to jest horror? Taki bardziej dreszczowiec bym powiedział. No, mamy to. Proszę bardzo. Jestem w dupę, moja mać. Inteligentny. Tu jeszcze mogę zejść. Zaraz, ja to widziałem. Czekaj. Tu mogę zejść. Aha. No to ciekawe. Tylko czy mi to cokolwiek dało, że ja tutaj zszedłem? Nie jestem do końca przekonany. Nie, no tutaj już kiedyś byliśmy. Chociaż jest to delikatnie głupie, że wiecie, no z jednej strony w świecie pozamaterialnym mogę tam zeskoczyć, a w materialnym nie mogę, chociaż no zasadniczo to jest metrowa przepaść, więc nawet dziecko by sobie poradziło z takim przeskokiem. Wystarczyłoby nawet sforsować ten płotek, nie musiałbym w ogóle tej bramy garażowej roztwierać. No ale dobra, nieważne, tak ci i twórcy gry, niech ich będzie na wierzchu. Jeszcze raz się podładuję. Kto wie, kiedy to się może przydać. No i idziemy dalej. Dobra, czyli teraz będę w stanie uruchomić dźwigienkę, dzięki której... What? Aha, dobra, Jezu. No widzicie, czasami mam takiego mindfucka, że patrzę się na zły pulpit. To znaczy teraz patrzyłem na dolny i widziałem, że drzwi są... Jak to? No jak nie ma zasil... Ej, bo się pogniewamy. No przecież naładowałem zasilanie. Chryste, panie, no nie wierzę, nie? Przecież naładowałem. A skoro naładowałem, to czemu nie działa, przepraszam bardzo? Że co, że naładowałem tylko na chwilę? Bo nie rozumiem. Dobra, wejdziemy tam jeszcze raz. Może muszę tam też jakąś dźwignię przestawić, jakąś wajchę, psztrycek, elektrycek? No nie wiem. Spróbujmy w każdym razie. Idź, Marianno! No tak jakby się to znowu odładowało, nie? Dziwne. Może to rzeczywiście tylko na chwilę działa. Dobra, spróbujemy w takim razie szybko skorzystać z tego podnośnika, póki się nie rozładuje. Marianno, szybko powiedziałem, czy ty rozumiesz, co to jest szybko? What? The thing's unstable. I can't keep it running for too long. No to jest zastanawiające w takim razie. Jeżeli on za długo nie pochodzi, no to w tym momencie... No, już dawno nie miałem na tyle absorbującej łamigłówki. W
tej grze raczej rzadko się one do tej pory zdarzały, a wychodzi na to, że coś rzeczywiście tu trzeba będzie wykombinować. Pewnie rozwiązanie trudne nie jest, ale jednak trzeba na nie wpaść. No bo co, nawet jeżeli bym tutaj przeszedł, chyba że drugą stroną trzeba będzie przejść, tam gdzie przed chwilą szedłem, poza płotem. Bo tędy nie przejdę, nie zeskoczę, nie? No chyba się nie uda niestety. Nic, no cóż. Spróbujmy jeszcze raz w drugą stronę spróbować, czyli naładujmy to. Teraz na szybko wychodzę z tej formy, teraz na szybko znowu wchodzę w tą formę. Zeskakuję tutaj. Chociaż czy to jest szybsze? Powiem szczerze, no nie powiedziałbym, żeby to krócej czasu zajęło. No właśnie, już się wyłączył. O co tu chodzi? Na litość boską, doprawdy nie mam bladego pojęcia. Coś tu trzeba będzie wykombinować. Dobra, no na razie się znowu muszę naładować, to jest więcej niż pewne. Muszę wejść na górę w tej formie, a potem jakoś szybko zejść, ale jak tego procederu dokonać? No nic, postaram się to rozgryźć, jako że troszeczkę to może zająć, bo na razie nie mam bladego pojęcia, to zaraz do was wracam. Jestem debilem i jestem z powrotem. Nie minęło wiele czasu, ażebym sobie uświadomił, co robię nie tak. Mianowicie nie myślę trójwymiarowo. Przecież Marianna może się rozpołowić już tutaj, zaraz przy przycisku. Co stoi na przeszkodzie? Zapytacie, grzechu nasz ty, drogi prosiaczku. A odpowiedź brzmi, nic. Moi kochani widzowie, nic nie stoi na przeszkodzie poza moim umysłem, który po prostu no nie wpadł na to, że można w tak trójwymiarowy sposób podejść do świata. I właśnie to są takie łamigłówki, które wydawałoby się, że w tym świecie, który jest dwudzielny, będą wręcz oczywiste i będą, no, nawet powiedziałbym, występowały co krok, co i rusz. A co ciekawe, tak nie jest. Bardzo rzadko do tej pory w gameplayu twórcy gry korzystali z takiej trójwymiarowości świata. No. Ale to właśnie dlatego w momencie, kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłem, że ten świat tak wygląda, że można go rozdzielić, to troszeczkę się zmartwiłem, bo byłem święcie przekonany, że twórcy będą zasrywali mnie łamigłówkami właśnie opartymi o trójwymiar myślenia. O takie kombinowanie, ale co ciekawe, wcale tak nie było. No nic, dobra, czyli teraz mogę podejść do tego i może nawet przy odrobinie szczęścia sobie ten rewarek podważyć i otworzyć wrota tartaru. Okej. No i co? Co prawda, mógłbym jeszcze zachodzić w głowę, no bo to jest opuszczony świat, który funkcjonował w okresie PRL-u. Czy w okresie PRL-u istniały takie drzwi garażowe otwierane do góry, które tak by właśnie wyglądały? Szczerze w to wątpię, no ale dobra. Niech nie będzie, że jestem małostkowy, że się czepiam. No to jesteśmy. No właśnie. Tak, odpowiedź tutaj jest skitrana tylko. Czekajcie, zanim wejdę do chałupy, jeszcze się delikatnie rozejrzę. Ja wiem, że już to robiłem, ale nie robiłem tego w świecie realnym, tylko w tym mitycznym. Więc w realnym może tutaj cokolwiek znajdę. A może nie. Być może nie. No nie. Jednak nie do końca. Niby tutaj, ale też nie bardzo. No bo jest coś, tak wisi w powietrzu, nie? Ale niby nic. No dobra, to w takim razie spróbujmy wejść do chałupy. Nie wiem, czy to się w ogóle uda, skoro tam widzę ogień. Spróbujemy. O, tu coś mogę. Co to jest? Nie wiem. When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Was I? Nie ma to jak załatwiać prywatne porachunki w taki sposób, żeby mordować przy okazji postronne osoby, które w dodatku są jeszcze dziećmi.
więc naprawdę nic tylko przyklaskiwać szacownemu panu. Dobra, czekaj, bo tu się palisz. No dobra, fajnie, tylko ja mogę wejść w ten tryb świata, ale nie mogę wejść w drugi tryb świata, to znaczy tylko w realnym. Czyli trzeba się będzie troszeczkę pobawić. Jak tam znowu wejść? Znowu delikatna łamigłówka. Coś wykombinuję, nie bójcie się. Jest więcej niż pewne. Tutaj wcześniej coś miałem. No coś tu ewidentnie istnieje, tylko co? Co to jest? Nie ma tu żadnego wejścia, przejścia, nic w ten deseń. Krocząca z duchami, odblokowane osiągnięcie. Zaraz. A widzisz, no przeoczyłem wcześniej. Mamy kanister. I mamy wspomnienia. God damn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Okej. Zdecydowanie nienawidził on mediów jako takich i na boka, nie mówię tutaj o telewizji czy internecie. Dobra, ogólnie wspomnienie fajna rzecz, natomiast nijak nie przybliżyło mnie to do wyjścia z tego miejsca i to mnie delikatnie martwi. Coś tu jeszcze gdzieś musi być skitrane. Muszę dobrze poszperać. No niby kamera fokusuje mi się typowo na tym domostwie. Tylko nie przejdę przez ogień. Tutaj mam to drzewo powalone. Musiałbym czymś zgasić płomień, ale nie bardzo widzę możliwość. To znaczy, cóż bym musiał zrobić, żeby dokonać owego procederu? Grzechu! Myśl na Boga! No serio, taka niewidzialna ściana. No przecież z łatwością powinienem móc to przekroczyć. God damn it, nie lubię takich rzeczy. No nie, nie wszystko. Aha, bo ja mogę. Bo jeszcze moc mam. Widzicie, szmoc jest ze mną. Czy mocą będę w stanie zgasić płomień? Spróbujmy. Pierdut! No, cudownie mi wyszło. Ojeje. Kurde, no. Nie mam pomysłu. Wypadałoby znowu przerwać nagrywanie. Tu coś jest. Ej, wcześniej tego nie było. Ogar. No, gra mnie wyzywa, że jestem nie ogar teraz, tak? O, nieładnie. Okej. O, no to się zamykam. Okej. Let's see who you really are. Fuck. Locked up tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we... or that? Yep, word two, I guess. Right. What do we have here? O kurde. I knew he was trouble. Security service. That shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Okay. No to tego się już w ogóle nie spodziewałem. No gra potrafi zaciekawić. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my speedo size? Funny guy. Oh, I love this one.
You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Well, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then, poof, the war's over. In comes the heroic Red Army, and they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on the run. And look at you. You almost made it. But you had to use this power use again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes! I know, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Okay. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! You're still in there, Thomas. Will you show me now? Okej, powiem szczerze, no gra odeszła w taki rytm, którego w ogóle się nie spodziewałem. Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay, gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. O kurde. Nie wierzę. Weszliśmy do umysłu komucha. O, ja cię, patrz jak czerwono, ile akt tutaj jest. Pewnie każdy człowiek, z którym do czynienia miało ten drań w życiu, ma tutaj własną szafkę. Fajnie przedstawione.
Bardzo mi się podoba. Super, 10 na 10, muszę przyznać, że... Bardzo fajny pomysł. No i co? Aha, przesuń obiekty w sad. No dobra. No pomysł z czymś takim 10 na 10. Aha. Czyli co? Każdy w głowie ma jakieś demony? Na to wychodzi. Tam mieliśmy do czynienia z demonem wielkości całego miasta. Ciekaw jestem, co kryje w swoim umyśle komunista. Wow, to coś jest wielkie. Z pewnością będzie ciekawie. Szkoda, że z tymi potworami nie mogę się zmierzyć. To było fajne, ale no mi i tak mimo wszystko muszę przyznać, że... O, koncepcja fajna. No nic, dobra, jestem znowu zachłyśnięty. Powiem szczerze, już delikatnie miałem taki moment, kiedy gra ociupinkę zaczęła mnie nużyć. Już wyczekiwałem liter końcowych, ale teraz znowu się rozkręciła, znowu odeszła w nowe ryty. No i powiem wam szczerze, zachwyciła mnie. I znowu jestem nakręcony, znowu chcę się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. I co będzie przede mną najważniejsze, no bo w końcu umysł komunisty to może być niezwykła pożywka dla ciekawego klimatu. Zresztą już jest ciekawe, zobaczcie, jakie tu jest wszystko krwisto-czerwone i właśnie te akta, które oddają analityczny umysł. No bo wiemy, w ich życiu nie było miejsca na Boga, nie było miejsca na różnego rodzaju zabobony, wszystko musiało być logiczne, analityczne, naukowe. Każdy miał swoją teczkę, no i te teczki widzimy wszędzie. Fajnie, fajnie, naprawdę. Pomysłowość jest znaczna część serca w tej grze, to muszę przyznać. No może troszeczkę budżetu zabrakło pod pewnymi względami, ale serducho jest. A to, powiedziałbym, jest jedną z najważniejszych elementów składowych. Serce i pomysłowość tego twórcom raczej nie zabrakło. Okej. There you are. At least the part of you I'm after. Czyli znowu... Dobra, rozumiem, czyli już wiem, jak działa nasz obecny bohater. On włamuje się do umysłów swoich przeciwników, w których jest schowany, no właśnie, jakiś taki synonim głębokiej duszy w postaci tego bezbronnego dziecka i on jest w stanie to zniszczyć. O, pokój przesłuchań. O kurde! Tu może być naprawdę klimatycznie. No, widzimy oczywiście orełek bez korony, czyli znak PRL-u, Polskiej Ludowej. Case file. No dobra, czytaj. Karta sprawy, numer 73523, pseudonim Rzeźnik, podejrzany Jakub Wilk, podejrzany o kradzież, oszustwo, nielegalny handel, śledczy Henryk Wilk, starszy posterunkowy. Nic mi to nie mówi. Niczego nie mam. Aha, potrzebuję szpuli. No tak, szpuli mam tutaj. Więc nie jest to specjalnie wymagająca zagadka. No i posłuchajmy. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Tyle? Chyba tyle. Czyli już widzimy, jakiego formatu był to człowiek. No dobra, przejdźmy dalej. O, klimacik, naprawdę znowu mieciary zaczynają przechodzić. Po całym ciele. Oj, fajnie, fajnie, muszę przyznać. Ciekawa gierka. Ktoś miał naprawdę fajny pomysł. Serio. Wow, i te akta. Ale mam ciary.
i te demony duszy człowieka. No tak, filozofowie antyczno-greccy wychodzili z założenia, że każdy człowiek jest z natury dobry, natomiast filozofia, domeną tej nauki było również odkrycie prawdziwego ludzkiego ja. Niektórzy uważali, że wręcz przeciwnie, każdy człowiek ma w sobie taką demoniczną, mroczną stronę, która jeżeli wymknie się spod kontroli, jest w stanie zacząć zdobywać kontrolę nad całą naszą mentalnością i powodować bardzo, bardzo wielkie zło w postaci uczynków. Natomiast niektórzy wierzyli, że właśnie jest to kwestią tego, a raczej takiego rytu, że po prostu jedni ludzie dają tym bestiom w naszej duszy się uwolnić, inni nie. No i tutaj widzimy delikatne nawiązanie do takiej filozofii. No komuch to wiadomo, że bestie trzyma na wolności. Okej, tam coś ewidentnie jest. Aż się dziwię, że nie nawiązali tutaj w tym świecie, no bo to jest w końcu świat jego umysłu, prawda? Że nie nawiązali do jakichś przejść z przeszłości, wiecie, palenia wiosek w Związku Radzieckim, czystek, obozów koncentracyjnych, gułagów, czekistów, kołchozów i tak dalej. Można by tutaj naprawdę pokazać tak dantejskie sceny, tak klimatyczne, tak esencyjne. A to są kartki na mięso. Takie kartki istniały w Polsce w okresie PRL-u. To znaczy, ja ich nie pamiętam, ja ich nie mogę pamiętać, ale no wiem, jak wyglądały, więc kartki towarowe wydawane przez rząd Polskiej Republiki Ludowej. No właśnie, to dlatego potem lud robotniczy zaczął w Polsce się burzyć, prawda? Słynne wystąpienia przeciwko partii w momencie, kiedy przed świętami Bożego Narodzenia obcięto racje żywnościowe tych słynnych kartek na mięso. O, to był wielki problem dla Polski Ludowej. Okej, mam drogę w prawo. Pójdziemy w prawo. Kurde, o kurde! Wow, i zobaczcie te świnie. To też jest prawdopodobnie symboliczne. Okej, niby to światło nic mi nie robi. A może coś mi robi? Sam nie wiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Czy ja tu mogę coś przy tym zrobić? No w sumie powinienem móc, ale nie bardzo, może potem. Dobra, w takim razie. Tego światła powinienem unikać. Okej. Tak, to światło mi robi krzywdę. Don't you hide from me, bad boy! Tu mogę przejść. Przejdź. Ale zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. Wow. No! No niech mi ktoś powie, że to nie jest klimatyczne. No kurde, naprawdę. You've been a very bad boy. I myślę, że tutaj w tej scenerii jest podwójne dno, to znaczy nie tylko chodziło o sprawę tego słynnego rzeźnika Polski Ludowej, który podkradał mięso, ale także o rzeźnicki ustrój i o to, czym parał się nasz dumny oprawca. Kim on tam był? Ubekiem, zdaje się? Urząd Bezpieczeństwa? Już nie pamiętam. Ale kurde, lokacja, no naprawdę, powiem wam szczerze. Szkoda, że w tej grze to nie jest taka klasyczna jakaś taka gierka jak Silent Hill, że można też trochę powalczyć, bo naprawdę miałoby to ogromny potencjał, mi się wydaje. Uruchomiłem jakąś maszynę. Tylko, co mi to dało, uruchomienie tej maszyny? To światło mnie morduje, ewidentnie. Bad boy! Uruchomiłem tą maszynę, ale chyba zbyt wiele mi to tutaj nie dało. To znaczy, drzwi mi to nie odblokowało. A no właśnie. Dobra, w takim razie musimy coś tam dalej pokombinować. Niepotrzebnie się w takim razie wróciłem. No nic, damy radę. Okej, bo tutaj w sumie mogę wejść na lewo. Ja tam byłem, ale mogę równie dobrze iść na wprost. A, na wprost nie mogę. No to uciekaj, 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 uciekaj. Zabiję cię! No szlak. Chciałem iść na wprost. Wydawało mi się, że tam jest droga. No ale chyba jednak mi się źle wydawało.
No nic, pomysłowość 10 na 10. To muszę przyznać, już to mówiłem parę razy, no ale pragnę jeszcze raz podkreślić. To im wyszło. Gdzie mnie cofnie? To jest dobre pytanie, całkiem zasadne. Powinno już do tej prosiaczkowej krainy. No właśnie, jestem tutaj, to akurat tyle dobrze. Wiem, że tam mogę to urządzenie... Ale w sumie poza tym urządzeniem to tam za wiele nie było, chyba że przeoczyłem jakąś drogę, bo tak naprawdę to nie wiem, co tam mam zrobić. No ale zobaczymy. Don't you hide from there, you are. Przejdź, przejdź, przejdź. Wychodzimy, wychodzimy. O, mało nie umarłem. Dobra, obok świni. Nie wiem, czy da się przeczekać to światło? Chyba tak. Da się je przeczekać. Postaram się w nie po prostu nie wchodzić. No, w sumie się udało. No dobra, czyli tak, wiem, że tutaj mogę tą maszynę uruchomić, tylko co mi po tym? Do czego to doprowadzi? Niby świnie jadą na rzeź, tylko co z tego wynika? Aha, widzicie, tutaj drogę mam, dobra. Okej. I ta posoka, tony krwi na podłodze, no kurde. O, ja cię, panie, naprawdę fajne miejsce. Nie żebym był jakimś tam sadystą, masochistą i tak dalej, ale... No, ale po prostu ciekawe miejsce. Takie sceny gory w tytułach, klimatach grozy posadowionych są bardzo pożądane, takie klimaty, takie właśnie zapędy. Bo sceny gory potrafią bardzo... No, ten klimat podbudowywać, prawda? Okej. Tutaj jeszcze jest to fajne, że to jest tak w dwójnasób, że nie dość, że właśnie rzeźnik to jeszcze komuch, dlatego w dwójnasób wszystko na czerwono, nie? Dobra, znowu przechodzimy przez deskę. Spróbuję w ogóle nie ruszać myszką tym razem. No i dał radę. To ja naprawdę nie wiem, czy ja mam jakiś wpływ na to, jak on przechodzi przez to, czy nie. Tu coś jest. O, jakaś skrywana myśl jego umysłu chyba. A, tu jest taki dziecięcy ołtarzyk, prawda? Okej, okay, mogę to przeczytać? Pewna ręka, równy ruch, w poprzek włókien, zawsze w poprzek, nigdy wzdłuż, zawsze w poprzek, nigdy wzdłuż. Okej. No, panie komuchu. Dziwny umysł masz, to muszę przyznać. Taki dziecięcy ołtarzyk sobie tutaj wykreował. Tylko... No znowu pytanie, co mi ten dziecięcy ołtarzyk daje tak naprawdę, bo ja nie mam gdzie iść. Niby teczkę otworzyłem, ale w teczce nie mogę nic podnieść. Tylko ten notesik tu mam. W notesiku też nie jestem w stanie strony obrócić. Ha. Powiem szczerze, nie wiem co tu mogę zrobić. Dalej nie przejdę, no wychodziłoby na to, że jest to ślepy zaułek. Ale nawet się nie mogę wrócić, więc coś tutaj muszę zrobić. Dokładnie w tym miejscu. Coś musi być, jakaś interakcja. No nic, ludziska, z pewnością ją rozgryzę. Nie mogę skorzystać z wizji. Mogę skorzystać z wizji. A no właśnie. Oj, coś to dało. A, energię mi to dało. Energię witalną. No i chyba teraz trzeba będzie uskutecznić backtracking, a może nawet nie. O, chyba nie. No to miło ze strony twórców. No dobra. Biedne świnki, Matko Boża! Aha, czyli on znowu będzie na mnie polował. Ale olać go. Po prostu przebiegnę tędy. Ile fabryka dała. No i co?
No i wróciłem do początkowych drzwi. Odblokuję je, dlatego że wierzę, iż w tym momencie mi się gra zapisze. Nie wiem, czy się przed chwilą zapisała, czy nie. Ale teraz się powinna zapisać, tak mi się wydaje. No. Zobaczmy, co jest za wrotami jego umysłu. Co skrywa jego umysł? Kurde, niby fajne to wszystko, niby chciałbym dalej eksplorować to miejsce. Czuję się naprawdę napędzony do owego procederu, ale z drugiej strony widzę, ile już czasu nagrywam i zdaję sobie z tego sprawę, że czas jest przerwać owo nagrywanie. Tym bardziej, że jeszcze delikatnie o ciekawostkach chciałbym wam poględzić. A o czym chciałbym wam poględzić dzisiaj? Dzisiaj bym ględził zasadniczo o tym, o czym ględziłem ostatnio. Mianowicie miałem wam powiedzieć, jakie były rezultaty naukowego przebadania ektoplazmy, bo mówiłem o ektoplazmie, czyli o spirytualistycznej wizji duszy człowieka w świecie realnym, że duszę można zobaczyć, może ona wyjść z ludzkiego ciała, można ją nawet na siłę jakoś z tego ciała wyprowadzić, że medium to potrafi i tak dalej, i tak dalej. No i wam mówiłem o tym, że w 1912 roku po prostu badania niejakiego Alberta Freichera starały się udowodnić, czym ta ektoplazma jest, zbadać ją w sposób empiryczny, czysto pragmatyczny. Tyle tylko, że no niestety rezultaty owych badań ektoplazmy pozyskanej w warunkach laboratoryjnych uwidoczniły, że jest to zaledwie tłuszcz połączony z nabłonkiem. Kolejne fale badań przeprowadzone przez naukowca i zarazem noblistę Charlesa Roberta Richetta opisały jednak, że istnieje coś takiego jak ektoplazma i zawiera ją każdy żywy organizm, jednak tylko medium jest w stanie ją z siebie wykrzesać. Co ciekawe, naukowiec ten uznał, że wcześniejsze badania dały złe wyniki z uwagi na złą próbę. Rzekomo osoby, które przebadano, nie były prawdziwymi mediami, a jedynie szarlatanami. Niestety, Charles nie posiadał żadnych dowodów na potwierdzenie swoich słów. Tak oto wyglądało całe to zdarzenie i cała ta sytuacja z mediami dla ludzi tamtych czasów. Teraz pozwólcie, że opowiem wam, jak patrzy na to dzisiejsza nauka, no i ówcześni sceptycy, a i ja, gdyż tak jak nadmieniałem, ja jestem racjonalistą i w zabobony po prostu nie wierzę. No bo rzecz jasna, osoby wierzące przeginały w drugą stronę, czyli były święcie przekonane, że niby tak, medium istnieje, da się znaleźć takiego człowieka, ale zamiast kontaktować się z duszami zmarłych, tak naprawdę łapie kontakt z demonami, mogącymi zniszczyć wszystkich ludzi wokół, co zresztą stało się potem pożywką dla niejednego horroru. Ale mówiąc czysto obiektywnie, po pierwsze, przeciwnicy spirytyzmu zarzucali, że zjawiska w stylu poltergeist, czyli przesuwające się przedmioty, czy nawet latające obiekty, łatwo jest sfalsyfikować poprzez linki, żyłki, magnesy, a i nawet ludzi stojących w cieniu, którzy nagle cisnęli jakimś przedmiotem o ścianę podczas seansu spirytystycznego. Po drugie, pismo automatyczne, którym rzekomo zmarli się kontaktowali, było bardzo łatwo podrobić po prostu ćwiczeniami lub też psychiką dysocjacyjną. Piszący nawet mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, że pisze, a jednak pisał. Po trzecie, wyginanie palców w nienaturalne kształty jakby z powodu obcej siły było kwestią ćwiczeń, zresztą przyznały się do tego same siostry Fox. Po czwarte, słynna ektoplazma, o której wam snułem opowieść, była picem na wodę fotomontażem. Najsłynniejsze medium świata z tej perspektywy, Helen Duncan, która osiągnęła w tym zakresie perfekcję, sama przyznała, że była to podpucha i ektoplazma była jedynie malowaną gazą, nasączaną żelem, w którą utykano skrawki gazet z twarzami ludzi, z obrazkami twarz ludzi. No, taką gazetę medium częściowo łykało przed sesją, a następnie za pomocą odpowiednich ruchów robaczkowych, ruchów wymiotnych, wypluwało podczas tejże sesji. Biorąc pod uwagę, że było ciemno, ludzie się bali, a zabroniono dotykania ektoplazmy z uwagi na możliwość uśmiercenia wszystkich obecnych, to nikt się nie zorientował. Co ciekawe, Helen Duncan trafiła za to nawet do więzienia, gdyż sąd uznał, że to było oszukiwanie ludzi, wręcz szkodliwe, w takim, wiecie, szkodliwym rycie, że można komuś zniszczyć życie takimi kuglarskimi sztuczkami. O kolejnych metodach wyjaśniania działania mediów będę opowiadał na kolejnych klipach filmowych. Tak czy inaczej, musimy sobie uświadomić, że to wszystko, o czym wam do tej pory opowiadałem, to były bajki.
wszyscy ci ludzie, wszystkie te medium, o których do tej pory opowiadałem, to tak naprawdę byli zwykli cyrkowcy, którzy właśnie działali na zasadzie kuglarskich cyrkowych sztuczek. Tyle tylko, że w cyrku wcześniej byli magicy, wcześniej byli iluzjoniści, tak się to nazywało. Po prostu w XX wieku zmieniło to swoją nazwę i ogólny ryt, który został, można powiedzieć, nakreślony na kształt właśnie spirytyzmu, no i na kształt podpisywania pod to dusz zmarłych i tak dalej, ale zasada działania była dokładnie ta sama, co przedtem, co dotychczas. Chodziło tylko i wyłącznie o iluzję, o łudę. No i o tym jeszcze będę ględził na kolejnym materiale. Na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że klip mimo wszystko wam się podobał. Gra znowu zaczęła mnie wciągać. Muszę przyznać, że no jestem ciekaw, co tam przed nami będzie, bo lokacje są diablo ciekawe. No ale cóż, przekonamy się w przyszłości. Na razie ode mnie to tyle. Jak już zresztą nadmieniłem, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o patronajcie. Hej ludziska, cześć!